Witam, towarzysze. Kilka osób prosiło mnie, bym skomentował wywiad, który Mateusz Piskorski udzielił Tomaszowi Sekielskiemu. No i to dzisiaj uczynię, ale zacznę może od przeprosin, gdyż co jakiś czas ktoś do mnie pisze, prosi o to, bym ustosunkował się do jakichś kwestii, odpowiedział na jakieś pytanie. No i czasami to robię, a czasami tego nie robię. Ostatnio robię to rzadziej, więc tutaj no może w przyszłym tygodniu nadrobię zaległości. Żona i Mikołaj będą w Polsce, to będę miał kilka dni na właśnie nadrobienia zaległości na kanale. Jeśli chodzi o rozmowę, którą będę komentował, no to uznałem, że jest to sprawa ważna, priorytetowa, chociażby ze względu na fakt, że po pierwsze Mateusz Piskorski gości czasami, czy to na kanale Odrodzenie Komunizmu, czy też na Rebirth of Communism. Solidaryzowałem się i cały czas solidaryzuję z represjami, których Mateusz jest ofiarą. No i w ciągu bodajże dwóch dni ten wywiad widziało już 100 tysięcy osób, więc jest to no ważne wydarzenie. No i cóż, no trudno się komentuje czyjeś takie wywiady, gdyż sam też zdarza mi się dość często, a raczej zdarzało, uczestniczyć w jakichś debatach. No i zdaję sobie sprawę z tego, że jest wielu różnych mądrali, którzy wytykają mi błędy, powinieneś coś powiedzieć tak, powinieneś coś powiedzieć inaczej, a tego nie powinieneś powiedzieć. Więc tak jak nie lubię, jak ktoś mi wytyka błędy, tak pewnie i Mateusz Piskorski nie lubi, jak tutaj no, będę krytykował niektóre jego wypowiedzi, a właściwie brak wypowiedzi, bo moja główna krytyka polega na tym, że Mateusz Piskorski pewnych rzeczy nie skomentował. No a wydaje mi się, no, że Mateusz Piskorski no, nie jest osobą prywatną, nie występował tam w imieniu własnym, ale chce tego czy nie, reprezentuje kilka różnych środowisk. No, przede wszystkim tygodnik Myśl Polska i audycje na YouTubie właśnie tam regularnie, które tam ogląda ileś tysięcy osób. Oprócz tego jest kanał Wbrew Cenzurze, który prowadzi razem z Tomaszem Jankowskim i Krystianem Jachacym. No i audycje na kanale Wbrew Cenzurze polecam w ciemno. No, nawet jak ich nie oglądam, to zakładam, że rzeczy, które tam są powiedziane, warto polecić widzom kanału Odrodzenie Komunizmu. No i w końcu Mateusz Piskorski brał udział w demonstracji antywojennej i w różnych jakichś tam debatach o charakterze antywojennym, spotkaniach, jako panelista, jako osoba przemawiająca, więc o ile pretekstem do zrobienia tej rozmowy były tutaj, są represje, których Mateusz jest ofiarą, no to jakby o samych represjach tam jest, no troszkę jest, no, o tej sprawie. No ale głównie jest to debata na temat Ukrainy. Cała ta rozmowa, znaczy nie wiem, czy cała, no bo ja, ona bodajże trwa godzinę 40 z minutami. Ja obejrzałem, a raczej wysłuchałem godzinę 17. Zostało mi pół godziny, ale nie wiem, czy wysłucham te pół godziny, gdyż no jest to żenujący spektakl. No, żenujący spektakl w wykonaniu Tomasza Sekielskiego, który
No ja nigdy nie miałem złudzeń, że to jest jakiś, nie wiem, jakiś dobry dziennikarz, czy jakaś osoba zasługująca na szacunek, no ale po tym, co usłyszałem, no to jest po prostu, no... jeśli za coś można pochwalić w tej rozmowie Mateusza Piskorskiego, to za zachowanie kultury, która no, wyróżnia go na tle Sekielskiego, który po prostu no, wypadł na wyjątkowego prostaka i chama. Więc moim zdaniem, no tutaj Sekielski jakby sprawę tego procesu wykorzystał jako pretekst, bo gdyby rzeczywiście sam proces go interesował, to bodajże sprawa ciągnie się od 2016 roku, więc on miał ile? Miał 8 lat, żeby się tym zająć. Mateusz Piskorski wyszedł z aresztu prawie 5 lat temu, więc miał 5 lat na to, żeby Mateusza Piskorskiego zaprosić i spytać o sprawę właśnie karną. To, że zaprosił go właśnie teraz, no to dlatego, no bo wokół mediów, które tutaj wspomniałem, stworzyło się środowisko ludzi, którzy no, we wszystkim z Sekielskim się nie zgadzają. Więc on tutaj zaprosił Mateusza Piskorskiego na rozmowę, żeby po prostu odbyć taką nieuczciwą debatę na temat wojny na Ukrainie. Nieuczciwą, gdyż no, Sekielski był tutaj w roli no, gospodarza i to on miał prawo do zadawania pytań. Zresztą to nie były pytania, tylko jakieś takie ciągłe aluzje, ciągłe chamstwo i tak dalej. No ale no cóż, no to nie ma co oczekiwać, jakby działacz polityczny, a Mateusz Piskorski poprzez fakt, że uczestniczy w demonstracjach antywojennych, jest działaczem politycznym, no choćby tutaj zaklinał się, że jest politologiem, że on tylko obserwuje scenę polityczną, no nie, no to takie, więc działacz polityczny, no nie może być naiwny i musi być przygotowany na to, no że zawodowy dziennikarz pracujący który uczył się swojego rzemiosła w imperialistycznej szczekaczce TVN, no będzie stosował takie chwyty, więc to jakby no tutaj nie. Jakie były cele Mateusza, tego nie wiem. Być może chodziło o to, żeby po prostu no, wykorzystać medialną rozpoznawalność Sekielskiego i popularność jego kanału, żeby mówić o procesie. No i w pewnym sensie to rozumiem, no także jako osoba, która też może być w jakiejś tam przyszłości ofiarą represji dużo większych niż do tej pory, no więc ja jakby no, gdybym, jeśli kiedykolwiek będę aresztowany, no to też na pewno będę chciał, żeby ta sprawa była głośna, no. Żeby nie było tak, że po prostu przymknął mnie i nikt o tym nie będzie wiedział. No to jak już nie mają przymknąć, no to niech przynajmniej będzie głośno. Więc, no ale z drugiej strony, rozmowa chyba była na żywo. W momencie, kiedy rozmowa jest na żywo, a nie montowana, no to chyba można sobie pozwolić na troszkę więcej odwagi i takiej jakiejś zadziorności. No. I tego mi zabrakło. Więc padły tam pewne słowa,
które nie zostały sprostowane, z którymi, no i ja właśnie będę tutaj te słowa prostował, bo fakt, że Mateusz Piskorski został zaproszony przez Sekielskiego, kiedy przez wiele, wiele miesięcy trwania specjalnej operacji wojskowej te środowiska mainstreamowe raczej ignorowały, próbowały no, stosowały taktykę takiego cancel culture, no, udawały, że nie ma żadnych przeciwników wspierania Ukrainy. To, że doszło do tej rozmowy, no jest moim zdaniem sukcesem tego, że po prostu te media, w których działa Mateusz Piskorski, a także inne środowiska, które robią robotę, no po prostu mają coraz większe zasięgi i po prostu no, Sekielski postanowił się z tym zmierzyć. No. Zrobił to w sposób perfidny, ale niestety skuteczny. I skuteczność ta wzięła się także stąd, że moim zdaniem Mateusz no, popełnił kilka błędów w czasie tej rozmowy. A właściwie dwa błędy. Pierwszy błąd to jakaś taka właśnie ostentacyjna kultura. Ja rozumiem, że można być kulturalnym przez pierwsze 5 minut, ale Sekielski od samego początku pokazał chamstwo. Po prostu przychodzi taki moment, kiedy na chamstwo należy odpowiedzieć chamstwem. Przynajmniej ja tak robię. I dlatego może nikt mnie nie zaprasza. No ale cóż, no, chyba lepiej, że mnie nikt nie zaprasza, niż jakbym miał być właśnie no, przez półtorej godziny siedzieć w jednym miejscu z takim Sekielskim i cały czas być obrażany. No bo tak to wygląda. Dobra. Więc jakby są... No oczywiście, no tutaj powinienem mu notatki zrobić i tak krok po kroku różne rzeczy wybierać. No ale... pytanie jest... Jak rozmawiać z fanatykiem? A Sekielski to niewątpliwie fanatyk. Więc tak, no pierwsza sprawa taka, która się tam pojawia, do której należy się odnieść, no to kto zaczął? Bo on cały czas tutaj podkreśla, no, że zaczęła Rosja. No to nie jest prawda. To nie jest prawda. A więc wszystko to wzięło się z puczu, który zorganizowali Amerykanie i zresztą się z tym nie kryją, bo przecież no, Victoria Nuland i cała reszta no, jakby są dumni z tego, że udało im się to przeprowadzić. Mateusz Piskorski wspomniał o tym, ale niezbyt stanowczo. A więc dobra, no więc... Był pucz, który doprowadził do wprowadzenia nowego reżimu, który nie przestrzegał ukraińskiej konstytucji, tej właśnie tam, tych reguł prawnych, na których powstała Ukraina w 1991 roku jako państwo federacyjne. W momencie, kiedy nowy rząd banderowski. W ogóle fakt, że Mateusz Piskorski chyba w ogóle nie powiedział nic o banderowcach, no, czy o skrajnych. No nie wiem, no, w każdym razie nie wyłapałem. No. Może powiedział, jak przypowiedział, to przepraszam. Ale w każdym razie, no, kiedy się mówi o współczesnej Ukrainie, cały czas trzeba walić banderowcy, naziści, szowiniści, zbrodniarze i inne takie. No, to po prostu... No jak Sekielski takie frazesy rzuca, to no, trzeba wejść w jego grę. Więc to się wzięło stąd, że po prostu no, pojawił się nowy rząd zainstalowany przez Amerykanów, który
jako jedna z pierwszych decyzji, czy chyba pierwsza decyzja, to była odebranie, zlikwidowanie tego języka rosyjskiego jako języka urzędowego. No. I w tym kontekście opór ludności rosyjskojęzycznej jest jak najbardziej uzasadniony. Więc to zaczęła tamta strona poprzez zakaz języka rosyjskiego sprowokowała wszystko to, co dzisiaj mamy miejsce. No dobra, później doszło do działań zbrojnych. Działania zbrojne zostały zakończone w wyniku najpierw porozumień pokojowych Mińsk 1, a później, ponieważ Ukraina nie przestrzegała tych porozumień pokojowych Mińsk 1, to doszło do wznowienia działań zbrojnych i doszło do ponownych rozmów pokojowych i doszło tutaj do tego Mińsk 2. Dzisiaj mamy wypowiedzi uczestników, którzy brali w tym udział. Między innymi za sprawą tych takich dwóch pranksterów rosyjskich, którzy tam dzwonią po ludziach. No ale jest wypowiedź Poroszenki, jest wypowiedź Merkelowej, jest wypowiedź Holanda. A więc różnych ludzi, którzy tam brali udział w tych rozmowach, i po prostu Poroszenko, Holland i Merkel grali na czas. Oni nigdy nie zamierzali przestrzegać tych porozumień pokojowych. Po prostu no, militarnie Ukraina została pokonana w 2014 i 2015 przez separatystów. Więc chcieli kupić czas, chcieli zreformować armię ukraińską, tutaj dostosować ją do standardów natowskich. No i też jakby tutaj ciągłe gadanie o tym, że Rosjanie są na terytorium Ukrainy, Rosjanie są na terytorium Ukrainy. No kurde, no. Mateusz Piskorski mógł to skontrować bardzo łatwo, no, że na terytorium Ukrainy przede wszystkim, no, że armia Ukrainy jest tutaj zarządzana przez instruktorów, komisarzy z NATO. No. To jakby... No jak komuś przeszkadza to, że tutaj są osoby spoza Ukrainy na terytorium Ukrainy, to należałoby się przyczepić do tego, jak tutaj funkcjonuje ta armia ukraińska, jaka jest tam struktura podejmowania decyzji. No, struktura jest mniej więcej taka, no, że jako osoby decyzyjne występują tam Brytole czy Amerykanie, a jako mięso armatnie Ukraina, no, Ukraińcy. No. Ale dobra, no to jest jakby inna sprawa. No w każdym razie, no decyzja o dwie decyzje, które podjął Putin w 2022 roku, czyli najpierw kwestia tutaj uznania tych republik, a później sprawa rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej. No wszystko to wynikało z faktu, no, że armia ukraińska przez 7 lat, od 2015 do 2022, no, wielokrotnie łamała porozumienia Mińsk 2. I to jest jakby przyczyna. No. I za każdym razem, kiedy ktoś wam mówi, no... Kto zaczął? Należy mówić. No, zaczęła. Jeśli nie przestrzegasz traktatu pokojowego, to się możesz doigrać. No i tutaj się doigrali. No. Dobra, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest w ogóle. No, skandaliczne wypowiedzi Mateusza Piskorskiego w stosunku do Sekielskiego, który. Że on go komplementuje. On mówi, no ty jesteś dobrym dziennikarzem, ty masz dobre jakiś tam warsztat, dobre reportaże robisz. Kurwa, Maciu! Jakie? Sekielski był w TVN-ie w momencie, kiedy Amerykanie zaatakowali Irak.
Przez cały okres wojny w Iraku TVN poprzez Tomasza Lisa i całą resztę skurwysynów, którzy tam pracują, bo jak Sekielski używa słowa skurwysyn na wizji kilka razy, no to należy powiedzieć, no słuchajcie, no, wy przez cały czas trwania wojny w Iraku żeście kłamali, że w Iraku jest broń masowego rażenia. Te wasze kłamstwa i waszych tutaj sponsorów, waszych szefów z Ameryki i to w ogóle, no tutaj wielokrotnie jest właśnie ta kwestia agentów wpływu, rosyjskich agentów. Kurwa, no Mateusz Piskorski mógł odpowiedzieć, słuchaj, no ty jesteś amerykańską prostytutką, która przez kilkanaście lat pracowałeś dla amerykańskiego TVN-u. I TVN, program, który promuje, no nie ma nic wspólnego z interesami Polski. No, tutaj to jest promowanie amerykańskich interesów, ewentualnie amerykańsko-ukraińskich. No. TVN jako telewizja to jest największe, po prostu największy syf, największe szambo. No. A Mateusz Piskorski tutaj legitymizuje to szambo, mówią, o, ty tutaj Tomasz Sekielski, jesteś dobrym dziennikarzem i tego tamtego. I tak jakby tutaj było zajebiste, chujowe TVP Info i zajebisty TVN. Kurde. No. Więc no, to strasznie słabo to wyszło. No. Ja mam nadzieję, że Mateusz Piskorski no, gdzieś publicznie powie, no, że się pomylił. No. Że TVN to, że to jest jakieś przejęzyczenie, no. Bo ja no, nie wyobrażam sobie od człowieka, który pretenduje do miana antysystemowca, że on będzie chwalił TVN no, i Sekielskiego, no. Po prostu, no, więc i takich przejęzyczeń, jakichś takich tych, no, bo jest mnóstwo w tamtych tych, właśnie jakichś takich. No, no wszystko to wynika z faktu, żeby jakoś zachować kulturę w sytuacji, w jakiej kiedy ten Sekielski ewidentnie tej kultury no, nie przestrzega. Więc no jest właśnie kwestia tego no, agenta wpływu, czy tam agenta. Tutaj Mateusz Piskorski mógł się wykazać i przypierdolić w TVN i w całą biografię Sekielskiego i powiedzieć, że on, no bo jakby Sekielski autorytatywnie stawiał się w roli człowieka, który będzie decydował w imieniu Polaków, co Polacy mogą mieć, a czego nie mogą mieć. I że to on będzie decydował. I to Mateusz Piskorski powinien odrzucić w ogóle takie totalitarne podejście, no, że ty, kim ty jesteś? Kto ciebie wybrał? No? Ty jesteś po prostu, no, pracujesz dla Amerykanów i w wyniku tego syfu, który Amerykanie zafundowali Polsce, no, jest wiele różnych negatywnych konsekwencji, między innymi to, że naród polski wymiera, no, że w momencie, kiedy ja się rodziłem i też Mateusz Piskorski też był, no, jak ja urodził się w PRL, no to wtedy rodziło się prawie 3 razy więcej dzieci niż dzisiaj. No. A jak tylko Polska trafiła pod buty amerykańskie, no to jest taka nędza. No. Dobra, no więc tutaj należało mocniej, no tam oczywiście te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, tam Mateusz Piskorski mówił o tym, ale to jest taki jakiś, tu należy złapać ten temat i nie odpuszczać, no. I za ten właśnie Irak, no, powiedzieć, Sekielski, a czy ty zamierzasz przeprosić milion osób, milion zabitych Irakijczyków za kłamstwa, które żeś rzucał? Tego typu rzeczy. No i no i później jakby im większy radykalizm Sekielskiego, im większe jego chamstwo, tym większym chamstwem należy odpowiadać, no. No nie wiem, no jak on na przykład w pewnym momencie rzucił taką uwagę, coś tam na temat Jelcyna. Nie żebym bronił Jelcyna, no ale chodzi o to, żeby się jakoś umieć odnaleźć w dyskusji. Mówię, a bo Jelcyn to więcej pił niż rządził.
to kurwa, no ja bym w tym momencie odpowiedział: Sykielski, a ty kurwa więcej żresz niż ten. Jelcyn to przynajmniej nie musiał mieć zmniejszanego żołądka, no. A ty kurwa schabie, nie wiem, 160 kilo czy coś. W ogóle no podkreślać no to, że słuchaj, no jak ty tak bardzo nie lubisz tego Putina, wypierdalaj pod Awdijewkę, walcz z tym Putinem, no. A co tutaj będziesz ludziom, wiesz, przynajmniej schudniesz na froncie, no. Tego typu rzeczy. Tam pojawia się porównanie do Hitlera, Sekielski porównuje Putina do Hitlera. No to kurde, Mateusz Piskorski mógł tutaj odpowiedzieć, bo on słusznie skontrował właśnie ten dehumanizacyjny język, który Sekielski stosował, cały czas mówiąc właśnie ruskie onuce, ruscy i tak dalej. Tam ruscy mówią. Jakiś taki, że on później, w rozmowie z takim fanatykiem należy mówić, no to jest język, który stosował Goebbels i III Rzesza. Oni jak szli pod Moskwę, to stosowali dokładnie taki sam język, jak stosuje Sekielski. No. Więc dużo jest takich rzeczy, do których można się przyczepić. Jeden błąd duży Mateusz Piskorski popełnił. Mam nadzieję, że błąd, który nawet Sekielski lepiej to zrobił niż on. To znaczy, Mateusz przez pierwsze, właściwie cały czas jak on szuka jakichś argumentów, to się powołuje na jakichś profesorów. A więc wychodzi na jakiegoś, cała ta jego obrona, cały ten jego wywód jest taki elitarystyczny. Że ja jestem politologiem i czytam zachodnich politologów. Kurwa, cały czas on to podkreśla, jakaś taka forma onanizmu. Ja czytam brytyjskich politologów, holenderskich politologów, ukraińskiego politologa z Kanady, amerykańskiego politologa tego, Mersheimera i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby, kurde, wstydził się powiedzieć, że nie wiem, że może być jakiś rosyjski politolog, którego warto zacytować, warto powiedzieć tam jakoś. No to strasznie słabo wypada, no jak tam, nie wiem, coś tam powiedział, no to Sekielski mu wtedy przysrał, o, to ja to tak jakbym Ławrowa słychał. To można powiedzieć, no lepszy Ławrow na pewno cieszy się w krajach globalnego południa większym autorytetem niż, nie wiem, Andrzej Duda czy Donald Tusk, no. Jakieś takie rzeczy no, można mówić, no zresztą to jest prawda, co powiedziałem. Więc z jednej strony mamy rozmowy pomiędzy lewicowcem a przedstawicielem korporacyjnej szczujni. Znaczy Sekielski już chyba nie jest w tym TVN-ie od jakiegoś czasu. Ale to nie jest ważne, jakby on mentalnie jest, jakby no, widać, że mózg to ma wyprane, no, już dożywotnio. I zresztą ci co go tam lubią i mu klaszczą, no to są właśnie jakieś takie lemingi wychowane no, na TVN-ie. No. Jakaś taka, no ofiary propagandy imperialistycznej. No. Ogłupione, zaczadzone, jakieś takie zarozumiałe i tak dalej. No. Więc co mam powiedzieć? Aha, to mamy tam taki kontrast, że z jednej strony właśnie Mateusz Piskorski powołuje się na jakichś profesorów, których w Polsce jeśli ktoś zna, to tylko i wyłącznie politolodzy. A z drugiej strony Sekielski, on się powołuje na głos ludu, no, że on był na Majdanie, gdzieś tam widział, rozmawiał ze zwykłymi ludźmi. Chujowo to wyszło, no, propagandowo. Tak jakby
Zwłaszcza, że Mateusz Piskorski mógłby powiedzieć o zwykłych ludziach. No. Że tak można odnieść wrażenie jakby z całego tego dialogu, no, że na Ukrainie no to no, zwykli ludzie są po stronie Zełenskiego, a krytyczni wobec Zełenskiego to są jedynie jacyś politolodzy no, z Zachodu. No. Zwłaszcza, że więc Mateusz mógłby powiedzieć o wielu różnych właśnie obywatelach. No nie wiem, no przede wszystkim jakby kwestia wykorzystania propagandowego tego, jak wielką ofiarą jest tego banderowskiego reżimu są ukraińscy obywatele, no którzy przecież no, masowo uciekli z tej Ukrainy, nie chcą iść do wojska, są wyłapywani na siłę i tak dalej. No, te wszystkie rzeczy, które Mateusz Piskorski mówi w audycjach na Myśli Polskiej i wbrew cenzurze. I człowiek oczekuje, że tutaj będzie jakieś starcie i po prostu ten... a tutaj no jakiś taki bezzębny, no jakiś taki, no kurde, no jakby zapomniał argumentów, no i to strasznie, strasznie słabo wypadło. I właściwie i ten Sekielski non stop się podkładał, można było wbijać jakieś takie szpile polemiczne, tam nie wiem, załóżmy, no bo on... jakby, żeby zrozumieć mentalność Sekielskiego, czy w ogóle tych warszawskich liberałów, no to oni, no to jest sekta, to są fanatycy. No. Oni w równej mierze nienawidzą Putina jak Kaczyńskiego. I tutaj Mateusz to mógł wykorzystać, to znaczy w momencie, jak ten mówi, a bo Kaczyński to tutaj, nawet kiedy kiedyś w telewizji, kiedyś w parlamencie powiedział, że dla niego białe może być czarne. I to było to no, a co już w tym momencie mógł powiedzieć, no. A więc kiedy Kaczyński mówi, należy wspierać Ukrainę, no to należy robić na odwrót niż Kaczyński. No, że tam, kiedy Kaczyński mówi, że zbrodnie w Buczy dokonali Rosjanie, no to przecież to Kaczyński mówi, a Kaczyński zawsze kłamie. No, panie Sekielski, to tak mówi, no. Więc jakby na takich absurdach go łapać. No ale... zebrakło tego. I ja mam nadzieję, że nie wiem, że będzie jakaś dogrywka, jakiś rewanż. No kurwa, no to nie może być tak, że właściwie brakuje takiej uczciwej debaty między ludźmi, którzy właśnie reprezentują pogląd tutaj taki jak Sekielski, a kimś, kto kontestuje przynależność Polski do NATO, okupację Polski przez armię amerykańską, wspomaganie militarne Ukrainy, czy w ogóle no całą tą politykę zagraniczną dążącą do konfrontacji z Rosją i Białorusią. No. Więc ja bym sobie życzył, żeby odbyła się taka debata. Problem jest taki, że taka debata się właśnie odbyła, tylko że to nie była debata, ale ludzie to mogą odebrać jako debatę. No i później jest ileś różnych tutaj właśnie jakichś takich trików, które tam Sekielski zastosował, że on coś tam powiedział. Ponieważ Mateusz Piskorski tego nie sprostował, nie protestował nawet, no to jest działanie przeciwskuteczne. No. Mam nadzieję, że tutaj, no nie wiem, no, jakiś rewanż będzie. No, jak ktoś z was, no, jeśli Myśl Polska lub wbrew cenzurze się nie palą do takiej debaty, mam nadzieję, że zrobią, no ale jeśli nie, no to jakby co, no ja jeszcze do końca czerwca jestem dostępny. No. Jak ktoś chce zorganizować debatę z jakimś proamerykańskim liberałem ala Sekielskim, ja jestem dostępny, no i na pewno nie będę przepraszał za to, że żyję. No. To raczej no, jestem w stanie dyskutować merytorycznie i kulturalnie, ale jak wyczuwam, że po drugiej stronie mam chama, prostaka i osoby, która posługuje się nazistowskim językiem, a takim językiem posługuje się Sekielski, no, no
to trzeba się dostosować, no i po prostu na chamstwo odpowiedzieć chamstwem i po prostu nauczyć takiego prostaka kultury. No, nie mówiąc już o tym, że... Znaczy, inna sprawa, ja nie wiem, czy ja bym wytrzymał, jak ja bym siedział w jednym studiu z takim Sekielskim. No to... No tutaj jak już kwestia temperamentu, no, że po prostu... Nie wiem, czy w pewnym momencie bym po prostu... No, nie przypierdolił takiemu Sekielskiemu. No za język, który on stosuje. No po prostu podejść, wziąć za ryj i pierdolnąć o blat. No bo to po prostu język, nazistowski język, który on stosował i to by było wydarzenie. No. Jak ktoś szuka rozgłosu, no to właśnie tak się robi. No ale dobra, teraz tu już mnie pewnie nie zaproszą.